Siemaneczko, z tej strony Jarosław i witam Was kochani w kolejnym odcinku i w kolejnej serii, a mianowicie seryjce, słuchajcie, gospodarstwo po ojcu. Dzisiaj, słuchajcie, akcja zgrabianie, no dobra Jarek, ale gdzie zgrabiarka, to zaraz, na początku, słuchajcie, zostaw, drogi widzu, łapkę w górę, a jeżeli jesteś nowym, zostaw subika na kanale, no i oczywiście napisz komentarz, a przypleć serduszko. No dobra, ale Jarek, kurde, co to się stanęło? Kombaj stoi, gdzie, wszystko stoi, gdzie jest grabiarka. Słuchajcie, rozmawiałem już z sąsiadem. Słuchajcie. No i, że tak powiem... czekajcie. Kurde, coś mi się tutaj... Dobra. Postanowił mi pożyczyć, także no cóż. Ja tutaj zasiadam elegancko do MTZ-a. O, cyk. Dobra. Pola sobie nastawimy. Normalna. O, dobra jest. Idziemy, słuchajcie, do sąsiada pożyczyć zgrabiarkę. No i może przetrząsarkę jeszcze zobaczymy, bo te mniejsze łąki to pewnie będę, słuchajcie, robił na siano, nie? Troszkę siano wezmę, sorry za ciągniki jak jeżdżą. Ale no... mam okno otwarte i niestety, kurde, a teraz tak fajne, rzeźkie takie powietrze. Dobra. O, tutaj jeden sąsiad, to my tam do dalszego jedziemy, do wieśka. Ogólnie sąsiada nie ma w domu. Ale mówił śmiało przyjeżdżać, podczepiać i brać, także no cóż, mam nadzieję, że tu... O, gdzieś kury są. Mam nadzieję, że mnie tu nikt nie pogoni. Dobra. Jak zwykle MTZ w akcji, no... troszkę on tutaj... miałem brać 4011, ale... ale nie chciałem, dobra. O, jest. Zaraz podczepim. Tak, wałek. Czekajcie, zaraz zobaczymy, czy ona działa. Kurde, bo prawie sąsiad zaraz mi spierdzielił. Dobra, działa. Działa, działa. O Jezu, kurde, to jest brama jego ta. O jest. Ale bym mu szkody narobił. Nie, to mój dobry kolega, nie? Także tutaj, kurde... na spokojnie. No nie mam zgrabiarki, teraz posprzedawałem te stare maszyny. A temu, bo... już na wiosnę, myślę, kupię sobie... lepszy sprzęt, nie? I tak. O kurde, tutaj tak blisko jeżdżą, dobra. Polecimy sobie, słuchajcie, może na ten aktyw zgrabić łąkę tą dużą. Bo mówię, tamte trzeba będzie przetrząsnąć. Także no... tamte sobie przetrząsam. A te sobie, słuchajcie, kurde... pozgrabiam na siano kiszonkę od razu, tak? Mówię, jeszcze tutaj 2 miesiące, to akurat... bardzo mi to na rękę, słuchajcie, dlatego, że zarobek, naprawdę, zarobek na kiszonce będę miał niezły, bo zobaczcie, ile będę miał do sprzedania, tak? Dobra. Jak widzicie, tutaj wtedy żeśmy pokosili. Dobra, cyk, się zawijamy, elegancko tego. Dobra. Czekajcie, o nie, nie tak, kurde, co ja robię.
No i dobra, zobaczymy jak to chodzi, słuchajcie. Zobaczymy jak to chodzi, że tak powiem. Grabimy sobie po kolei. A, mały sprzęt, bo mały, no cóż, kurde, ważne, że mam. Jak to mówią. Udało się mi tutaj sąsiada właśnie zbarbować. Zbarbować, jak to mówią. Właśnie mówię, kurde, sąsiad, pożyć, weź, zlituj się, wiesz, kurde, no. Myślę sobie, dobra, no, kurde, podjadę, zapytam się, on spokojnie, człowiek mówi, nie ma problemu, mówi, Jarek, przyjeżdżaj śmiało MTZ-em czy czym. Podczepisz sobie, on dzisiaj tam gdzieś pojechał na jakiś rynek, słuchajcie, bo on tam ziemniaki wozi do sprzedania i różne produkty takie, wiecie, roślinne i nie tylko. Ale mówił śmiało, możesz przyjechać na podwórko, podczepić i brać zgrabiarkę i przytrząsarkę. No myślę, dobra, dzięki, nie. No, nie jest to duży sprzęt, ale myślę, że da radę. Dałem mu tam, słuchajcie, jak ktoś za fatygę, mówię, masz do tego taku, mówię, zarobisz jeszcze, dałem mu tam, słuchajcie, stówkę. Mówię, w razie czego to jest przetrząsawki pożyczysz. On mówi, o kuźwa, panie, stówę, to jest za dużo. Ja mówię, trzymaj, pan, mówię, kurde, jeszcze przetrząsawki wezmę u ciebie. Myślę, dobra, no. No jeszcze w sumie będę do zgrabiania też pożyczał drugi raz. Także no, sąsiad dobry jest, a mówił, że sąsiad menda, nie? Świnia i złodziej. Czekajcie, jak my tutaj... O! MTZ dymi, MTZ czadzi, MTZ mnie nigdy nie zdradzi, słuchajcie. To jest maszyna. Sowiecka maszyna, nie gniotca, nie łamiotca. Czemu ja radyjka nie słyszę swego? O, teraz to łup, łup. Czekajcie, co mi tu się spierdzieliło? Dobra, zawijamy się w ten sposób. Muzyka na full i jadimy. O Jezus, Maria, kurde, o jedzie ty. Kurde. Tą rzekę to można się naprawdę pierdzielić. Dobra, teraz tak robimy. Ole pokosy grube, ja. Kurde, ciekawe czy mi to prasa się nie zapnie. Nie no, już trzeciego nie będę tego pokosu brał. Kurde mol. Chyba coś ty zrobił, Jarek. Dwa przekosy myślę grabić tylko. Chyba będzie jo. O kurde. To sobie pograbimy. Także środkiem jedziemy elegancko tego. Dobra. No i cóż, dajcie znać, słuchajcie, jak wam się seryjka podoba. Czy się nie nudzi przypadkiem, bo nie wiem.
i robimy sobie elegancko MPZ-cikiem. Kurde, dwa pokosy to i ino wystarczy, żeby brać. Kurde, owijarkę jakoś mam chyba. Także z owijarką to nie będzie problemu. Dobra, 10 minuta odcineczka, także... Także lecimy, dobra. O, masz, kurde. Kurde, tutaj najgorsze to, słuchajcie, brzegi zacząć, nie? Tutaj takie zakamarki, kurde, a później to już jakoś leci. O kurde. Właśnie o tym mówię, kurde, ale ten MTZ głośny, słuchajka. Mam nadzieję, że gra nie będzie za głośno. Może troszkę, słuchajcie, przyciszę. No i cóż, 12 minuta odcineczka, słuchajcie, jakby. Chyba jo. A my tutaj grabimy i... No znowu tyle kiszony będzie, ja dupia. No, także... Odcineczek raczej macie na środę, chyba z tego co pamiętam. No, także kochani widzowie, miłej środy życzę. Także no, kurde, na środę, bo teraz ostatnio zacząłem na zapas nagrywać odcinki z racji tego, że no po prostu czasu mało, wiecie, jak jest, nie? Człowiek też potrzebuje odpocząć trochę. No i cóż. Dobra. Kurde. Balota, żebym wywrócił prawie, no. No tutaj koło bel to muszę być ostrożny. Ale to tylko kawałeczek. No nie wiem, jak to prasa połknie, słuchajcie, naprawdę. O Boże, jakie pokłosy.
To normalnie będzie, słuchajcie, belka za belko, tak myślę, podejrzewam. Kurde, to przetrząsakie, to musiał sąsiad nową kupić. Ciekawe, skąd on pieniądze na to wziął. Znaczy co? Chyba ogląda, pewnie słyszy. No, zaraz powie, ja ci kurde pożyczę następnym razem. Dobra. Trzeci pokos jakby, no jo. Także belowanka to dzisiaj raczej chyba nie będzie, słuchajcie, znaczy prasowanka, nie? Zobaczymy. Troszkę grabienia mam. Dobra, tu zrobię w jeden pokos. Elegancko. Chociaż zobaczymy, może bym, słuchajcie, trawę sprasował w sumie, bo ona nie może zbytnio wyschnąć. Słuchajcie, zobaczymy, jak tam się nagrywa. O kurde, za mocno muzyka ten. Dobra. Dobra, ogień. No tak nawet, słuchajcie, widać po tym, że... Kurde, no może i bym się wyrobił. Jeszcze 15 minut, co prawda, no ale... Nie wiem, czy się wyrobię, czy tak i nie. Czekajcie, ja sobie ja sobie screena zrobię elegancko tego. Ale on głośny jest, nie? Masakra. On tak kurde dudni. O kurwa. Co tu mi się robi dziś? Także Rusek znowu w akcji, można powiedzieć. Wejścia 8 motogodzinek, już mu remont trzeba, słuchajcie, robić. Ale jeszcze będzie chłodzić. Wyklepie się co nieco i... I będzie git malina, szła maszyna. No, tak jak mówiłem, sorry za ciągniki. Ale takie fajne powietrze jest. Właśnie teraz. Takie rzeźkie, nie? Że no, kurde, to szkoda tego czasu, słuchajcie, nie wykorzystać. Kurde, aż się wymutuje, bo jeżdżą tak ostro. Masakra, kurde, tutaj 60-kami dują. A ja, kurde, muszę robić, jak to mówią, nie? Dobra. O,
mógłbym w sumie prasę podstawić tam pod 40-11, ale nie chce mi się jakoś, wiecie. I tak będę musiał się przyczepić, bo bym prasował NTZ-em, więc... Ojejku, masakra. Kurde, te nagrywki to już mnie troszkę do szału doprowadzają, słuchajcie, bo tak muszę zapierdzielać teraz, żeby przerwy nie było na kanale. Też u mnie daily cały czas jest na kanale, także no... Coś tam się dzieje, nie? Dobra. Aby to tylko mówię, prasa wzięła, bo kurde... Takie te... Takie pokosy, że kurde... Aż się boję o wałek, kurde, żeby nie urwało czego tam. No to też różnie bywa, nie? No, ogólnie pogoda na takie akcje jak Xenopiszonkę to adekwatna nawet, bo kurde chmurno. Można powiedzieć, że wilgotno nawet, kurde, to tam nie ma co się ten... Dziwić, kurde, w realu to samo przecież. Mówią, że tam w Polsce, kurde, właśnie tygodniami pada i jeszcze, kurde, takie żniwa to można powiedzieć. Kurde, jak niektórzy mają kradzione żniwa, bo łapane. Łapane żniwa. Póki co pogody nie ma. Niektórzy też słomę poprasowali, kurde, deszczem zbierali nawet. Masakra, słaby rok na wszystko, kurde, powiem wam, że masakra. Warzywa też, kurde, no tak powiem, jakieś obrażone na ten rok, bo a to ogórków nie ma, a to marchew słabo rośnie, tak samo. Którą marchew trzeba odsiewać. No i tak to kurde bywa. Po prostu masakration jednym słowem. Owiec tak samo słaby u ludzi, jak tam niektórzy mówią. Teraz kurde w naszym rejonie to najbardziej zboże o zimę szykuje. Jak można powiedzieć o żyto, pszenżyto na przykład, jęczmień, pszenica, ozima, rzepak, to kurde nawet ludzie nakosili. Teraz lepiej na jarę się, z jarego się przestawiać na te. Teraz najlepiej z jarego się przestawiać na oziminę, bo ozimę bardziej narośnie niż kurde, niż tego. Niż te jarek, kurde, te owiec są słaby. Ale cóż, takie kurde czasy nastały. No, także kurde nic na to nie poradzimy. No dobra, my tu gadu, a kurde już mamy prawie łąkę skradzioną, o, widziałeś?
Kurde, tak sobie myślę teraz. Chwilę się wymutowałem, bo znowu, jak to mówię, jeżdżą. Ale tak sobie myślę teraz, kurde, może jeszcze przy tamte łąki mniejsze przetrząsnąć by dał radę. Może bym się wyrobił, kurde, 30 minut prawie, no może. Teoretycznie jest to do zrobienia, ale praktycznie nie. Dobra, zaraz zobaczymy zresztą. Może słuchajcie, coś tam kurde się. Może się coś tam kurde poprzetrząsa trochę. No, przekosy już będą zrobione. Te pokosy, jak to ja się mówię, zawsze przekos kurde po swojemu, nie? Dobra, screena se zrobię, aby na społeczność coś tam dać. Kurde, 26 minuta, no. Praktycznie jest to do zrobienia, nie? Ale teoretycznie to wychodzi inaczej, kurde, no zobaczymy. Aj, tam Jarek, bo jakbyś szybciej się uwijał ze wszystkim, to by był git. Wiecie co, to nie chodzi o to uwijanie się. Tylko ja po prostu sam jeden działam tutaj, nie? Wiadomo, żeby ktoś był na multi. To by było inaczej. No i słuchajcie, dziękuję na dzień dzisiejszy za 1580 subów prawie. Ma 1579 dokładnie. Także no ciśniecie, ciśniecie, słuchajcie, kurde, niedawno 1500, a już zaraz 1600 subików, także ja wam serdecznie za to dziękuję. Jesteście kochani, naprawdę nie spodziewałem się takiej liczby subskrybentów. Bardzo wam serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że dalej tak będzie, no i kurde, no. Czuję się doceniony w końcu, jak to mówią. No, przez pewne osoby to wiadomo, jestem obrażany, wyzywany, ale to wiecie, jest normalka, jeśli chodzi o tamtą patologię Micha. Tak to już jest, słuchajcie, na tym świecie, że najlepiej wyzwać, jak coś ktoś robi, stara się dobrze dla innych ludzi robić, nie, no to trzeba to zniszczyć, tacy są ludzie niestety, ale to wszędzie, nie tylko na YouTubie. Także trzeba z tym żyć po prostu, nie? Ja tam nie zamierzam, kurde, się poddawać ani... Dobra, cyk. O, zamieniemy się elegancko. O kurde, dobra screena z hudami zrobiłem, no jestem dobry po prostu, nie w tym. O, teraz disco polo leci. Kurde, bardzo dobra robota. A ja się teraz bawię. Dołączyło na... Niektórzy mówią, że przeszkadza im to, że kierownica jest z boku MTZ-a. Tak bardziej. Wiecie co, kurde, mi się wydaje, że ona jest na środku maski. Tak jak patrząc na przód tego. Przód maski, nie? Czekajcie. No tak ciutkę z boku, no fakt.
Także przepał MTZ-a tym razem przed remontem. Nie no, on będzie do remontu, nie? To jest nieuniknione. Dobra, 30 minut filmu mamy. Jest zgrabione teoretycznie. To chyba będzie drugi pokos w tym sezonie. Także już słuchajcie, się zbliżamy do końca tak naprawdę sezonu. O, tak jak mogliście właśnie skojarzyć kombinat rolny z Dziechów, tam już słuchajcie, no praktycznie grudzień. I za chwilę będzie trzeci sezon po grudniu, także no tam pewnie jeszcze myślę, że odcinek jeden sprzedażowy kiszonki. No i tam trzeba będzie myśleć o tym. O ładowarce. Bo to nie robota tym turem. Kurde, to masakra. Zabić się, jak to mówią, można tym turem. Kurde. Pod te duże przyczepy to już nie no, trzeba. To już kurde, trzeba ładowarki. I nie wiem, co tu słuchajcie, kurde, zrobić. Co tu kupić, no. Czy to w klasa pójść? Czy to na przykład jakąś manitkę? No nie wiem, może wy mi powiecie, słuchajcie. O, jedna łąka będzie zgrabiona, z czego się bardzo cieszę. Kurde, tutaj jeszcze się wkrążamy znowu, no ja. No fajnie. 30 minut tą dużą, właśnie chciałem temu od dużej łąki zacząć, bo tamte pójdą, mówię. No troszkę siana też chcę mieć, nie powiem. Wiecie, nie wszystko, kurde. Nie wszystko chcę zrobić, kurde, z tego, w ścianę kiszonkę, bo i takiej mam. No i nie wiem, słuchajcie, jeszcze jest plan na dostawienie drugiej obory dla świń. Znaczy, w sensie tą starą zburzyć, bo ona jest już po prostu, no stara, nie? A właśnie, jak to moje świnie, kurde. O kurde. Jeszcze nie mają nawet ani troszkę zdrowia. Mimo, że mają ten. Mimo, że już mają, kurde, tyle masy, ile mają, no ale nic. Po prostu teraz czasu nie przewijałem. Dobra, jadymy na pełnej, kurde. 5 minut zostało, słuchajcie, także no. Chyba przez 5 minut już nie będę robił nic. Zanim zgrabiarkę odciągnę. Kurde, a tu jeszcze jedna łąka jest, halo, panie Jacku.
tamtą łąkę w sumie, tą małą jeszcze mogę zgrabić na siano, kiszonkę. A ta już pójdzie na siano, nie? Dla mnie starczy siana tutaj. No i dobra. Jeszcze tą se zgrabię, także no może nie zdążę na odcinku, ale trudno. Dobra, o. A tamtą już po prostu przytrząsnę na siano sobie, nie? I tam myślę, że będzie z 16 belci, tam z 10, czy ile będzie, tyle będzie, to jeszcze mam zeszłego roku siano, to wiecie. Nie będę, że tak powiem, na siano robił, bo nic nie zarobię na tym. A kiszonkę sprzedam i naprawdę na kiszonce, no mówię, planuję mieć dużo pieniędzy. Zobaczymy ile... Aż jestem ciekaw, bo kiszonki mam w brud, tyle balotów, że to szok. A jeszcze teraz, kurde, też. A jeszcze teraz, kurde, tak samo właśnie. Że tak powiem... troszkę właśnie balotów będzie, nie? Nie wiem, jak to się prasa nie zapnie, słuchajcie, to będzie... będzie fajnie. Tutaj najgorzej się wyrobić, kurde, to naj... manewrów to ja takich nie lubię. No, a co trzymać MTZ, kurde, tuki. O Jezus, dobra. I 40 minutek, słuchajcie, zleciało. Kurde, jak to szybko. Dobra. Zaraz, słuchajcie, puszczę render wam od razu. Żeby się film elegancio zrenderował. Wynalazł tego. Aha, dobra, tutaj znowu tak rusznie, kurde, muszę to polikwidować, nie ma opcji. Tu ma być czysta łąka. Ale to mówię, weźmie się piłkę. Wezmę po tych chasztach, pojadę, no bo co inaczej, jak ja inaczej to zrobię. Nie zrobię tego inaczej, no, tutaj będzie mniejszy pokos i tyle. A resztę po prostu już w następnym odcinku, czyli będę prawdopodobnie przywracał tamtą łąkę, słuchajcie. Zgrabiać będę na pewno na odcinku i pewnie będę, słuchajcie, już, że tak powiem, i pewnie jeszcze w sumie zdążę popracować trochę, tak myślę.
jak wódka i bledki, jak im prezy i cetki, jak im więcej pędzi. No i można powiedzieć śmiało, że kurde, aż się wyrobiłem. Jeśli chodzi o te seryjki. No. Dobra, kurde, ale chmurno, słuchajcie, i zamula mnie pogoda, nie? Sorry, że tak przymulam pod koniec już, ale no. Kuźwa. Jedna wielka masakra jest, nie? No i cóż, robota zrobiona, zrobiona, bardzo dobra robota, słuchajcie, kurde, pograbione dwie łąki, jedna została tylko przywrócić i w sumie zgrabić, nie wiem jak to jeszcze zrobię, czy to może na live'iku, czy jak, czy będę nagrywał odcinek, czy też nie. Dobra, ja się z wami, słuchajcie, żegnam, dziękuję, że przeoglądacie. Dziękuję bardzo za łapki, za suby, życząc wam miłego dnia, także siemaneczko, do następnego strzałeczka, cześć!